Bea, wśród wielu dziwnych wspomnień z dzieciństwa mam kilka takich z wujkiem Bigiem w roli głównej. Opiszę jedno z nich. Jest trochę niewyraźne, bo rzecz działa się wieczorem, ale nieźle pamiętam towarzyszące mi wtedy emocje. Była wielka radość i podekscytowanie, bo wujek zabierał mnie na bibkę do znajomych, a oni mieli dwóch trochę starszych ode mnie synów, z którymi w czasie, gdy dorośli imprezowali, urządzaliśmy fajne zabawy. W ich domu było dużo maskotek, a ja przepadałam za zabawą maskotkami, nadawałam im imiona i podkładałam głosy, ale to chyba akurat nic szczególnego, bo większość dzieci tak się bawi. Zawsze też lubiłam dobrze zjeść, więc z tej imprezki miłym wspomnieniem jest smak sałatki jarzynowej i mojego dziecięcego rarytasu numer jeden, czyli prawdziwej szynki z konserwy. W moich przedszkolnych czasach bywało, że miewałam sny gastronomiczne z szynką konserwową w roli głównej. Pachnąca i różowa, trochę nieprzystępna, a jednocześnie bardzo kusząca. Pięknie ozdobiona galaretą mięsną. Oj, rozmarzyłam się nieco, a tu czas wracać do tego imprezowego wieczoru z wujkiem. Pamiętam, że wszystko skończyło się późno i gdy wracaliśmy, drogę oświecał nam okrągły księżyc. Trzymałam wujka za rękę i gdy on się zataczał, to ja razem z nim. Poszedł żygać w krzaki, a ja czekałam na niego przy drodze. Jako dziecko nie zdawałam sobie sprawy z tego, że wujek był wtedy pijany i że dla niego jedyną szansą na to, żeby w ogóle przetrwać życie, była ucieczka do alkoholowego świata. Świat zwyczajny zagonił go do ciemnej, śmierdzącej wódką szafy i zmusił do zapicia się na śmierć w wieku 53 lat. Zrozumiałam to wszystko nie tak dawno, dzięki Geo. I serce me mocno zapłakało i popłynęły gorzkie łzy, gdy dotarło do mnie, z jak wielkim, wypełnionym kamieniami plecakiem żył wujek Big, bohater mojego dzieciństwa i przekleństwo lat późniejszych. Wujek Big był lekarzem, pierwszą osobą w mojej prostej rodzinie z udokumentowaną inteligencją. Specjalizował się w pediatrii, ale umiał leczyć wszystkich. Był zwierzęciem medycznym, lekarzem obdarzonym niesamowitą intuicją, ratującym życie tam, gdzie inni doktorzy postawili złą diagnozę. Ludzie przyjeżdżali do niego o każdej porze dnia i nocy, ale wujek nie zawsze był w formie i wtedy trzeba było kłamać, że go nie ma w domu. Uratował życie bratu mojej koleżanki, który jako dziecko miał sepsę. O tej sprawie dowiedziałam się, gdy wujek już wyślizgnął się z życia. Pamiętam, że pasjami rozwiązywał krzyżówki i miał założoną specjalną teczkę w kiosku, do której pani Lucyna odkładała wszystkie czasopisma z krzyżówkami. Wujek ich nie wyrzucał po rozwiązaniu krzyżówki, tylko starannie zbierał. Co jakiś czas oddawał do oprawienia, a ja zaczytywałam się rocznikami przekroju, panoramy północy razem i innymi. Moja babcia była dumna z syna lekarza, mówiła na niego gwiazda. Ja tak samo mówię o Geo. On jest moją gwiazdą, świetlistą energią mojego życia i jest najmądrzejszy i najzdolniejszy. Moją babcię martwiło jednak, że syn nie chciał się ożenić, a kandydatki przecież były. Wujek był przystojny, miał pieniądze, szanowany zawód. Do szczęścia według babci brakowało mu tylko żony i dzieci. A wujek wolał jeździć na wycieczki i pić, niż się ożenić. Pracował w pogotowiu ratunkowym i kiedyś jego karetka zderzyła się z autobusem. Ledwie uszedł z życiem. Teraz, gdy o tym myślę, to wydaje mi się, że może żałował, że tak to się skończyło. Po wypadku wujek był na rencie inwalidzkiej i całkiem się stoczył. Pił codziennie i urządzał awantury. Stał się złośliwy, drażliwy i skąpy. I bardzo pobożny. Można powiedzieć, że wręcz świętoszkowaty. Pił na okrągło, ale w czasie Wielkiego Postu nie brał alkoholu do ust i codziennie chodził do kościoła i godzinę leżał tam krzyżem i modlił się. A po powrocie do domu znów urządzał awanturę komukolwiek o cokolwiek. Pamiętam taką sytuację. Z uwagi na to, że wujek był lekarzem, w domu musiał być telefon i muszę przyznać, że mnie to bardzo ułatwiło życie towarzyskie i miłosne. Dzwoniły do mnie koleżanki i mój wtedy przyszły, a teraz obecny mąż.
Wujka to bardzo irytowało, bo nie lubił, gdy w jego obecności ktoś był szczęśliwy. No więc któregoś dnia wyjął głośnik ze słuchawki, żebym nie mogła sobie już tak bystro rozmawiać i śmiać się. Wtedy płakałam nad swoją niedolą, a teraz płaczę nad bezsilnością wujka i tak bardzo rozumiem jego złość na wszystko. Pamiętam, jak zaczęły docierać do mnie informacje, że wujek proponował za pieniądze randkę sąsiadowi. I ludzie szeptali, że wujek to pedał. O matko, homoseksualista w tamtych czasach? Wtedy coś takiego nie istniało. A jeżeli już, to było bardzo groźną chorobą. Wujek miał mnóstwo książek lekarskich, jeszcze z czasów studenckich. I one, obok roczników czasopism, były jedną z moich ulubionych lektur. Szczególnie ciekawił mnie podręcznik do medycyny sądowej. No i jak to człowiek ma być normalny w dorosłości, gdy w dzieciństwie z zapartym tchem ogląda zdjęcia z sekcji zwłok i martwych ciał w różnym stadium rozkładu? Pamiętam, że wśród książek lekarskich był też podręcznik do psychiatrii i w nim była opisana wtedy dla mnie bardzo dziwna choroba psychiczna – homoseksualizm. Autorzy pisali, żeby tę chorobę leczyć elektrowstrząsami. Jak musiał czuć się wujek Big, gdy czytał o sobie takie rzeczy. Kochany wujku, przytulam cię stąd i mam nadzieję, że czujesz to tam. W miejscu, gdzie mam nadzieję, nikt cię nie rani i możesz być sobą. Kochałam cię bardzo jako dziecko. Pamiętam, jak przywiozłeś mi z wycieczki szałowy zestaw do mycia zębów z piaskowym dziadkiem, największy zestaw flamastrów w klasie i czerwone lakierowane botki. Pamiętam też, jak mi kupiłeś radiomagnetofon Siemens i Wranglery w Peweksie. Potem nasze drogi krzyżowały się złośliwie i boleśnie, a potem umarłeś. A dziś, gdy wszystko zrozumiałam, kocham cię jak wtedy, gdy szliśmy na wieczorną bibkę do twoich znajomych. Geo. Moje pierwsze wspomnienie w życiu ever jest o wujku Bigu. Miałem 2 lata. Stałem na szczycie schodów za taką drewnianą furtką, którą założono podobno dla mojego bezpieczeństwa, ale wtedy myślałem, że po to, żeby ograniczyć moją 2-letnią niezależność. Wujek był na dole i mówił do mnie giga i kika, a ja piszczałem z radości i próbowałem wyrwać z zawiasów tę cholerną furtkę, żeby do niego zejść. Nie udało mi się pokonać zapory oddzielającej mnie od wolności, a wujek gdzieś poszedł. Więcej go nie spotkałem. Potem jeździliśmy na jego grób, a ja długo nie wiedziałem, dlaczego tam na cmentarzu czułem jakąś niezwykłą wspólnotę z tym imieniem i nazwiskiem widocznym na lastrykowej płycie. Nazwisko było inne niż moje, a imię dość starodawne, a ja i tak miałem przekonanie, że ja i wujek Big nazywamy się bardzo podobnie. Przyglądałem się jego zdjęciom. Przystojny brunet, trochę podobny do Elvisa Presleya. Oglądałem jego dyplom lekarski, wykaligrafowany na zielonkawym papierze, oprawiony w brązową okładkę. I w końcu kiedyś, patrząc na zdjęcie w dyplomie, zauważyłem w oczach wujka ten sam rodzaj strachu i rozpaczy, które rozrywały i moją duszę. Potem posłuchałem kilku rozmów rodziców i już wszystko wiedziałem. Wujek był jednym z nas. Człowiekiem potępianym za to, że urodził się z oczami w tęczowym kolorze. Ciągle stoję na krawędzi. Wystarczy lekki podmuch wiatru i spadam w głęboki dół. Tak ciężko jest mi z niego wyjść. Czasem chcę po prostu zamknąć oczy i nigdy więcej o niczym nie myśleć. A wtedy, gdy odkryłem tajemnicę wujka, to dużo zastanawiałem się nad sobą. Jak ja jej to powiem, a może lepiej nic nie mówić? Od dawna przygotowywałem się do odejścia i zniknięcia na zawsze z życia mojej rodziny, nie rodziny. Byłem coraz bardziej zły i sfrustrowany. Każde usłyszane od niej słowo, nawet cześć, rano, wywoływało we mnie agresję i od razu wybuchałem. Dużo przeklinałem, wyzywałem ją. Chciałem, żeby mnie znienawidziła i zapomniała. A ona tylko płakała i mówiła, że mnie kocha. Gdy wracałem późno, widziałem z ulicy, że stoi w oknie i czeka. Prawie wcale nie sypiała. Rano wstawała nieprzytomna do pracy. Od dawna zaciskam serce i pięści i mówię sobie, że nic mnie to wszystko nie obchodzi. Nie chcę jej miłości. Nie chcę niczego. I tak bardzo rozumiem wujka Biga, który pił, żeby zabić swoją udrękę i jednocześnie piciem powodował udrękę swojej matki.
Zastanawiam się, po co matki w ogóle rodzą takich ludzi jak my, skoro świat nas nie chce. Bywa też, że świat z nieszczerym uśmieszkiem i porozumiewawczym mrugnięciem mówi, że mamy takie same prawa jak wszyscy, ale... I wtedy moje pięści są białe, a na dłoniach mam krew od mocno wbijanych paznokci. Matka wujka Biga, czyli babcia Mija, chciała go koniecznie ożenić. Podobno przyprowadzała do domu kolejne kandydatki do jego bogatej lekarskiej ręki. Czy sądziła, że żona go wyleczy? Czy naprawdę myślała, że człowiek może wyleczyć się z natury i zmienić kolor oczu na przenikliwe piwne? Albo niewinno niebieskie? Pewnie tak. Mało wtedy wiedziano o ludziach i nikt nie przejmował się ich psychiką. Alkohol był wtedy jedynym ratunkiem w trudnych chwilach i powszechnym antydepresantem. Ja żyję w paskudnym miejscu i w okropnych czasach, ale za życia wujka to miejsce było paskudniejsze, a czasy dla takich jak my nie do wytrzymania. Wujek, wbrew temu, co twierdzili psychiatrzy z okresu jego studiów medycznych, musiał czuć, że tego nie wyleczy się i nie zmieni. I pił, pił, pił. Tak bardzo jest mi go żal. Zawsze długo stoję przy jego grobie i niemal widzę bezsilność i rozpacz osoby o tęczowych oczach żyjącej w tamtych czasach. Szara, kamienna mgła unosi się nad całym cmentarzem i nigdy nawet przez moment nie widać za niej kawałeczka tęczy. W każde święto zmarłych kupuję dla wujka Biga najładniejsze kwiaty i największe znicze, o wiele piękniejsze i większe niż te dla babci Mii. A kiedyś, gdy było ciemno, a ja myślałem o nim bardzo intensywnie, to za kamienną mgłą nad cmentarzem zobaczyłem spadającą gwiazdę. Mrugnęła do mnie.